Halo, halo, witam serdecznie w trzecim odcinku z serii Diablo 4 w wersji beta. Może pamiętacie, ostatnio udało nam się przejść pierwszy dungeon. Zawalczyliśmy na pierwszego bossa. No a teraz mamy się dostać do drzwi kaplicy. Mamy z prawej strony misję modlitwy o zbawienie. Więc w sumie w poprzednim materiale stało się całkiem sporo. W sumie wszyscy mieszkańcy miasta raczej są po negatywnej stronie. Okazało się, że są to wierni demona raczej. Także głównego bohatera nakarmili jakimiś płatkami demona i przez to prawie zostałem, nie wiem, zatwiony. No ale całe szczęście jakiś koleś mnie obudził o ten. I will prepare the torch. Dobra, czyli wchodzimy. Blood petals. Like the ones I was fed. Is this real? Pamiętam te wszystkie płatki z różnych zwiastunów. To zwiastuje chyba Lilith. Czyli tą diablicę główną. Shameful. Our father has granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Is their birthright? My children. The lords of hell are coming to devour our world. Salvation lies not in the light, but in you. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chains and discover who you were meant to be. Break the chains and be beautiful in sin. Vani, it's me. I brought your child into this world. Thank you.
Jenny. Go to the dry steps and continue your preparations. Now, our true work begins. You came to thank the light. Dobra, to bardzo ciekawa sprawa. Pierwszy zwiastun Lilith, chyba, nie wiem, głównego bossa, jeżeli chodzi o całą produkcję. No, wiara, którą ona sprzedaje, jest powiedzmy bardziej kusząca dla wszystkich ludzi. Ta zwyczajna wiara, która była do tej pory, powiedzmy, jest o wiele trudniejsza do przestrzegania i wszyscy się zbuntowali. No cóż... Tak to jednak wygląda. Dobra, czyli z Józefem musimy porozmawiać dalej. Dobra, w takim razie, co robiłeś w Nevesk? Looking for the town priest. He stopped sending tithes and I came to find out why. As I neared the village, I sensed darkness around the ruins. I went to investigate. Found the priest's body. Demons. Foolishly, I took shelter in Nevesk and ate their food. You know the rest. W takim razie, jak dostałem się do tego miejsca? You collapsed inside. I thought the darkness had swallowed you. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw a vision. A horned demon. She said the lords of hell are coming. She wanted to help. The people survive. Help them. Yes. She called them her children. And they welcomed her like... like a mother. Mother? No. It cannot be. I must report to the cathedral. Listen. There is a hermit to the northeast. A man of questionable loyalty. But he knows of the forbidden. He might be useful to us. Bring him to the cathedral in Kyovashad, and you will be in the light's favor. Dobra, czyli mamy nowe zadanie. W poszukiwaniu odpowiedzi znajdź chatę pustelnika. Ale to na jakichś o wiele dalszych terenach, z tego co widzę. Dobra, czyli na samym początku przejdziemy na eksplorację świata. Nawet w górnym prawym rogu macie całą mapę. Więc mniej więcej zobaczymy sobie jakieś, na samym początku, tereny koło miasteczka. Może znajdziemy coś interesującego. No, muszę przyznać, że ten główny przeciwnik w postaci Lilith jest jednak bardzo ciekawie przedstawiony. Nie wiem, jak to wyglądało w sumie w poprzednich częściach, bo jakoś się super nie zagłębiałem w te poprzednie odsłony. Jakoś tam w trójkę grałem, ale to pojedyncza dosłownie rozgrywka i w zasadzie tyle, i potem jeszcze w Immortal, ale... No, tam w zasadzie nie było żadnej fabuły. No, a w czwórce prezentuje się to bardzo jednak ciekawie. Ten główny przeciwnik. W sumie czasami są, powiedzmy, postacie jakichś, nie wiem, diabłów przedstawiane w różnych rozgrywkach, różnych grach, ale... Powiedzmy, że nie zawsze są one aż takie... ciekawe, jeżeli chodzi o tą grę. No widać, że rzeczywiście jacyś ludzie mogliby za czymś takim podążać, że powiedzmy kuszącą propozycję sprzedaje w postaci tego grzechu, nie wiem, proste podejście, że nie trzeba się w ogóle starać i nie wiem, można na przykład mordować, nie wiem. Oczywiście nie pochwalam, ale ma to powiedzmy sens. Dobra, poświęć moc ołtarza Lilith, zobaczmy w wyzwaniach. Wyzwanie odblokowano, nagroda, szczęśliwy prostak. To jakieś tytuły otrzymałem i jeszcze jakiś wisiorek. Dobra, to jakkolwiek założyć rzeczywiście, czyli to po prawej stronie macie wszystkie moje jakieś przedmioty do wzięcia. Na wyposażeniu pierścień i naszyjnik, dobra.
No oczywiście jeszcze na mapie w górnym prawym rogu ekranu mam jakieś ciekawe miejsca, piwnice. To małe instancje o przeróżnej zawartości. Teraz może zobaczymy. Piwnica. Czyli raczej szybka eksploracja się szykuje. Zobaczmy sobie. Czy rzeczywiście piwnica będzie tak mała, szybko pójdzie. Zobaczymy. Od razu mamy jakichś przeciwników. Chwila, moment. No, powoli ich obijamy. Proszę bardzo, nikt do nas raczej nie dojdzie nawet. No i tym oto sposobem mamy piąty poziom postaci. Zdolności. W co by jeszcze podejść? Może tędy? Mamy już możliwość, umiejętności główne. Dostępne punkty. Spopielenie. Koszt 20 punktów many na sekundę. Dobra, to poczytajmy. Wyzwalasz promień ognia, który podpala wrogów, zadając im 24 punkty obrażeń na sekundę. Ale czy mógłbym w ogóle to jakkolwiek wytworzyć? Pytanie. Chyba tak. Patrzcie, ile możliwości. 40 punktów many. Wybuchowa kula, która zadaje 41 punktów. Zamarznięta kula. A może w jakiejś ognisce sobie podejdziemy. Przypisz umiejętność. Niech będzie pod Y-kiem. Zaraz RB. A może tak. Ej, co jest? Nie mogę niestety tego mieć. Czy mam zablokowane? Mogę tylko z A oraz X strzelać, niestety. No dobra, zobaczmy. A to z kolei właśnie wymaga many, która nam się regeneruje. Dobra, w sumie fajna sprawa. Od razu kolejni przeciwnicy. I mamy jakieś właśnie bardziej potężne firebole. Nie no, piwnica jest jednak całkiem spora, jak sobie możecie zaobserwować. Rzadko kto może posiadać takie ogromne piwnice. A czy znajdziemy jeszcze coś fascynującego? Chyba raczej nie. Nie widzę żadnych dodatkowych sekretów. Nie, chyba pora się wrócić. Nie widzę żadnej dodatkowej opcji. Ale to wszystko wybudowali. Taka piwnica jednak by trochę zajęła do wytworzenia. O, jeszcze mamy szkielety na podwórzu. To akurat pierwszy raz widzę, muszę przyznać. Do tej pory zawsze chowało się w dungeonach. Więc trochę inne podejście. Ten z kolei jakiś grobowiec. O, pułapka, niedobrze. Trzymajcie większe firebole na wstępie. Jeszcze mamy podróżną beczułkę, hełm. Tylko nie wiem, czy w sumie pasuje do głównego bohatera, prawdę mówiąc. Gdzie ten hełm, co mam, nie widzę. A rzeczywiście mogę założyć, a w sumie pasuje. Taka bardziej korona, jak dla maga, niech będzie tędy z kolei. Nawet nie ma opcji, żeby wejść do środka. Nie, no ale środowisko, grafika, myślę, że ma to jednak bardzo przyjemny klimat. Pod względem graficznym również wygląda całość naprawdę znakomicie, jeszcze w 60 FPS-ach, w zasadzie bez przerwy. Pod tym kątem naprawdę fajnie to wygląda. Akurat nie grałem jakoś super wiele różnych hack and slashów tego rodzaju, ale... To jest jeden z lepszych, w jakie miałem okazję zagrać. Jeżeli chodzi o aspekt audiowizualny, kapliczki zapewniają różnorodne, krótkotrwałe premie, gdy wejdziesz z nimi w interakcję. A nie jest tak prosto, patrzcie na to. Kolejne kościotrupy akurat się chowały.
Dobra, poczekam, aż wszyscy będą mniej więcej w jednym miejscu i akurat fireballe możemy sprzedawać. Tylko pytanie, jak się jeszcze dostać do wyznaczonej lokacji? Mapa i dziennik, zobaczmy. A, czy jakoś naokoło muszę się przedostać bardziej na wschód, tak? Przybliżenie, oddalenie. Jest możliwość oddalenia? Nie widzę. A nie, mogę jednak. No się właśnie zastanawiam, czy to był cały świat, czy jeszcze są jakieś inne tereny? Ciężko w sumie powiedzieć. Czy może to jest jakaś tylko i wyłącznie beta? No z tego co wiem, z tego co słyszałem, jest to jednak tytuł na kilkadziesiąt godzin, więc... Chociaż w sumie myślę, że to może być także cały otwarty świat, ponieważ na przestrzeni rozgrywki oczywiście znajdziemy dosłownie dziesiątki różnych dungeonów. I to jest w zasadzie drugie tyle, co w samym otwartym świecie. Dobra, pora się jeszcze uleczyć. Oczywiście mamy cztery leczenia na samym wstępie. Ale może w przyszłości będzie więcej, kto wie. Pajęczak. A takiego akurat widzę po raz pierwszy. Jakieś pająki przeleśnięte. Ale chyba jesteśmy super efektywni. Jeszcze z ogniem w szczególności. No, trochę mnie obijają, ale nawet po kilku trafieniach nie są to jakieś wielkie wartości. Chociaż wrogowie w całkiem dużych ilościach, proszę bardzo, mało przyjemna sprawa. Nosiciel pająków, który jeszcze potem potrafi eksplodować. To ciekawy design wrogów. Sobie pamiętam, że Diablo Immortal zaczynał się w bardzo podobnym miejscu, ale tam świat był tak super ograniczony, że to było aż bez sensu moim zdaniem. Mieliśmy niby otwarty świat, ale było wiele terenów, jakichś niewidzialnych ścian, które totalnie nas blokowały, więc to akurat było bardzo samym podejściem. No ale w czwórce oczywiście już tak to nie wygląda. Czwórka jednak się lepiej prezentuje. To z kolei jeszcze jakieś wampiry czy na nietoperze, czy jak to nazwać? Przed chwilą coś było napisane. Dobra, zobaczmy, patrzcie, jakie jeszcze znakomite materiały mamy od razu, należy wszystko wyekwipować. Dobra, więc w sumie znajdujemy bardzo fajne materiały, ale... Czy one są na przykład jakieś cięższe, że jeżeli miałbym jakiś, nie wiem, mocny armor, to byłbym wolniejszy? Czasami tak to wygląda w niektórych produkcjach, jakichś powiedzmy Soulsikach. Przykładowo możemy wtedy podejść na różne buildy. Niektóre bardziej spokojne, powiedzmy, z wielkimi armorami, a niektóre bardziej agresywne, że możemy być bardziej zwinni. A to akurat nie wiadomo, niestety. A, czyli B, aby się wspiąć, zobaczmy. O, kurde. Możesz pokonać oznaczone obszary pod B. I chyba powolnymi krokami zbliżamy się do nowej krainy, zobaczmy. Chyba rzeczywiście. Misja kampanii poziom 5. Nawet na mapie jest to zaznaczone żółtym kolorem. No to chyba nie jest nowa kraina. Wschodni przesmyk. Jakaś, powiedzmy, nieco inna dzielnica. Podczas podróży po świecie można znaleźć zioła oraz rudę, które rzemieślnicy mogą wykorzystywać na różne sposoby.
No to sobie wypróbuję z pewnością, jak będziemy w jakimś większym mieście. No ja do tej pory problem polega na tym, że żadnego większego miasta nie było, tylko pojedyncza wioska. I to jeszcze opanowana. No właśnie, jeszcze była opanowana przez wierzących. No do tej pory tylko ten Józef był w miarę po naszej stronie, że nas rzeczywiście uratował. Nie wiem, jak bardzo mroczna jest fabuła, czy cały świat oprócz mnie będzie wierzył w diabła, czy może są jakieś zwyczajne miasta? Akurat nie wiem. Moje spostrzeżenia. Wietrzna chata. A to nawet misję główną mamy, okej. No zobaczmy sobie na wstępie. Może jeszcze pozbieramy materiały wokół domu. Coś z tego wyjdzie, rzeczywiście. No, chata w dosyć ciekawym miejscu. W zasadzie pojedyncza. Całkiem sporych rozmiarów, może jakaś gospoda? Zobaczymy. Czy jest tu ktoś normalny? Może to jakiś safe room, interakcja. No z tego co widzę jeszcze u góry, no to wydaje mi się, że trochę większa będzie chata. Cokolwiek się tu waży, okropnie cuchnie. Dobra, przytulna chata niczym z jakichś RPG-ów, moździerz i tłuczek. Przybory uzdrowiciela wyglądają na dopiero co używane słoje. Zioła, grzyby, narządy, nie do gotowania. Wydaje mi się, że ta biblioteczka odblokuje jakieś kolejne przejście. Rzeczywiście. Uwagi na temat okazu. Fangs. Young. Freshly turned. A, przerwałem, kurde, szkoda. Jakaś czaszka, zobaczmy. Kto tu mieszkał? Ale kurde, te wszystkie wnętrza, to ma naprawdę znakomity klimat. Dobra, mamy jakiegoś mało przyjemnego szamana. If you're going to trespass into my home, rifle through my things, then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. Dobra, myślałem, że będzie bardziej złowrogi. I wish it wasn't true, but it is. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. The blood of a demon? Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of Sanctuary. She was banished ages ago. But this world is her creation. It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith, we'll all be damned.
Dobra, czyli mamy ekipę w poszukiwaniu odpowiedzi. Kolejna misja. Kurde, ale to jest moim zdaniem największy plus tej produkcji. To klimat, wszystkie wnętrze, jak to zostało wszystko super dopracowane. W szczególności jak nagrywam to w 4K, znakomicie się jednak prezentują wszelkie szczegóły. Widzę, że wnętrza są naprawdę niesamowicie dopracowane, mają super klimat, dosłownie jakieś półki, regały, niesamowita sprawa. Grałem wcześniej jakieś, nie wiem, Diablo 3 powiedzmy, jakieś inne gry przedstawiane z lotu ptaka, ale ta znakomicie się prezentuje pod względem dopracowania i że mimo tych szczegółów cały czas są to dobre FPS-y, bardzo dobra optymalizacja. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie przy jakichś większych walkach, ale na razie nie widziałem większych kłopotów, prawdę mówiąc. Tam jeszcze widać innych przeciwników z oddali. Ciekawa sprawa. Jedyna rzecz, która czasami mi może trochę bardziej przeszkadza, to różnego rodzaju błędy z tym, jak to nazywać, network. Z siecią, czasami jakieś, nie wiem, zacięcia mam dziwne, ale to nie są dropy FPS-ów, tylko jakbym je miał z serwera zaraz wywalić, ale wydaje mi się, że to przez to, że jest beta, od razu mamy premierę bety, jak to wszystko nagrywam, może z tego względu, bardzo dużo osób to wszystko gra i dlatego tak to się prezentuje. Akurat mamy obecnie dosyć głupie standardy, żeby się połączyć z jakąś rozgrywką solo. To i tak trzeba z internetem być połączonym, chociaż nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że dałoby radę to jakkolwiek zmienić nieco, że w ogóle nie wchodzić w interakcję z żadnymi innymi graczami, bo tak to jest opcja jakiejś inwazji albo czegoś w tym stylu. A wydaje mi się, że jest opcja, żeby to zmienić. No raczej główna misja polega na tym, żeby z Ratem porozmawiać, a to zniszczone, zbezczeszczono posąg. Inskrypcje znaczą ślady pazurów, przez co jest mało czytelna. Niechaj znóż podróż kroków, nie wiem, prze coś żających tę świętą ziemię nie mam pojęcia. Światłość ojca Inariusa. Zwróć twarz w jego blaskowi i coś zrób, przypływ sił. I pojawi się, nie mam pojęcia, ciężko wyczytać czasami niektóre słowa. Co to za statua? The angel Inarius. I'm sure you've heard the Cathedral of Light babbling about their holy father. Well, he's real. An angel walks among us, and when he learns that Lilith is here, blood will flow. They are ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it. Let's not linger. Kyovashad lies just ahead. Udaje się z Ratem do Kyovashadu. To jakaś większa mieścina zapewne. Zobaczymy. To jeszcze większa ilość diabłów, od razu nas wszyscy zaobserwowali. Kto by się spodziewał? Myślę, że jesteśmy zbyt daleko. No ale dobra, główna misja tędy wiedzie, zobaczmy. Brama Kyovashadu. Nie mamy czasu, możemy sobie zwyczajnie przejść? O co chodzi? To enter Kyovashad, you must perform a cleansing ritual. Meaningless gesture, but some people take comfort in it. How dare you! Just let him through, lad. I've tried for years to get Lorath to do the ritual. Fine, but this one stays. I'll meet you inside. Take a piece of holy cedar wood from the shrine and inscribe it with the sin which troubles you.
Then, cast it into the brazier. As the fire burns the wood, so too will the light burn away your sin. Spal swój grzech, cokolwiek to oznacza, tędy. Into wood? A, czyli co chcemy napisać? Strach, gniew, pycha albo chciwość. Albo możemy sobie napisać jakieś, nie wiem, inne hieroglify. Dobra, ciśniemy hieroglify. This is a waste of time. Did you say something? Ciekawe, czy będzie miał to wpływ na przyszłość, na inne decyzje. Zrobione. Good. You must feel as though a great weight has been lifted from you. Welcome to Kyovashad. Spotkaję się z Ratem w Kyovashadzie, czyli mamy misję zupełnie inne, większe miasto. Czy jednak są jakieś zwyczajne mieściny? Zadania priorytetowe wprowadzają lub odblokowują nowe funkcje i systemy. Dobra. First of Many. Zobaczmy, dobra, to jakoś zobaczyć sobie w opcje, mapa. A, czyli mamy większe miasteczko, patrzcie jak to jednak ciekawie wygląda. No to w kolejnym materiale już zapewne zwiedzę całe miasto. Dalej mamy kolekcję, wyzwania, 1%, tak jest. Macie, nie wiem, klany jeszcze znajomych, to nie ma znaczenia. Dobra, więc jeżeli chodzi o eksplorację miasteczka, to raczej zobaczę w kolejnym materiale. Tu z kolei jacy kolesie, całkiem solidni. Jednak jestem, nie wiem, o głowę niższy. Dobra, więc to było w zasadzie na tyle na dzisiejszy materiał. Jeżeli interesuje was kontynuacja w postaci zwiedzania miasta, to już zrobię w kolejnym odcinku. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.